Doszły do nas bardzo złe informacje, ale nie wiemy, czy prawdziwe. Czy ty coś wiesz na temat swojej przyszłości? Nie, no ja z trenerami rozmawiałem, też różne informacje słyszałem, ale oficjalnie jeszcze nic na ten temat nie wiemy, także spokojnie czekamy i co będzie, to będzie, zobaczymy. Powiedz, jak oceniasz to zgrupowanie? Czy były tutaj momenty, którymi mogłeś przekonać do siebie trenera albo nie przekonać? Nie, no momentów, nie oszukujmy się, że nie miałem, tak, bo nie zagrałem ani minuty, także momentów miałem bardzo mało, też w tych gierkach treningowych, bodajże dwie gierki mieliśmy takie normalne, także tych momentów było mało, no ale zobaczymy, no, jaką trener decyzję podejmie, oczywiście to od niego zależy, także ja każdą decyzję przyjmę z wielkim spokojem i jestem gdzieś pozytywnie nastawiony, bo nigdy nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Nie masz takiego poczucia, że nie dostałeś szansy zagrania w meczach towarzyskich, tych tutaj, ale i wcześniej? Znaczy nie, no to wcześniej no to oczywiście były inne mecze, natomiast przyjeżdżając tutaj jeszcze praktycznie w trakcie sezonu mojego, tak, bo tak naprawdę mój sezon klubowy dopiero się skończył wczoraj i na pewno troszkę boli to, że ani minuty nie dostałem szansy gry. Natomiast no co, no tak jak mówię, no poczekamy na oficjalną decyzję i zobaczymy, jak to tak naprawdę będzie i tak jak mówię, ja każdą decyzję przyjmę z wielkim spokojem i tak jak mówię, jeśli mnie nie będzie w tej karze na Euro, to na pewno czeka mnie już przyszły sezon, bardzo, bardzo fajny, bardzo ciekawy i będę myślał tylko i wyłącznie o tym.